Sponsorem programu jest ViaPlay, platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League, a także pod stadionem sklep z oryginalnymi koszulkami angielskich zespołów. Cześć, ja nazywam się Łukasz Maciejewski i witam Was w Hotornot Flash przed rundą numer 21. Tak się składa, że ten materiał nagrywam już po spotkaniu City z Tottenhamem, także mamy pełen obraz wiedzy po rundzie numer 20. No i na pewno wiemy tyle, że. Potrójna opaska na Haalandzie chyba się nie opłaciła bo było to tylko 8 punktów Norwega ja mu tej, tej opaski oczywiście, oczywiście nie dałem tak jak, mówi, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, no ale Kuba z Emilianem niestety powierzyli mu, te, mu tę ważną rolę i nie jest to chyba zbyt satysfakcjonujący wynik, także jeśli też daliście mu potrójną opaskę lub nawet zwykłą opaskę, to możecie, możecie dać łapkę w górę Zobaczymy ilu nas jest No lub po prostu jeśli cenicie sobie naszą pracę Także tyle ze wstępu I przejdziemy dzisiaj do pytań, w sumie trochę będzie polecanych transferów, trochę pytań Bo w sumie to nie jest runda, która klaruje nam jakieś oczywiste ruchy, także Zaczniemy może od dylematu, czy warto sprzedać Almirona i na początku warto zaznaczyć, że Paragwajczyk to wierny żołnierz tego sezonu Fantasy Premier League Zdobył 9 goli, 2 asysty, średnio 5,7 punkta na mecz Ale co warto zauważyć, ponad 80% jego ofensywnych zwrotów Miał miejsce od rundy numer 9 do rundy numer 16, czyli od rundy numer 9 do mundialu A w pozostałych 11 meczach dał tylko dwa, dwa zwroty ofensywne I też hmm, podsumowałem to wszystko na planszy, gdzie Porównałem okresy od rundy numer 1 do 8, od 9 do 16 i od 17 do 20. I po pierwsze, chciałbym zaznaczyć tyle, że Almiron w tej rundzie od 9 do 16 i ogólnie w całym sezonie robi statystyki ponad, ponad stan, jeśli chodzi o gole, asysty, że te statystyki expected goals i expected assist nie dojeżdżały, no a było to spowodowane tym, że Almiron był po prostu w wielkiej formie. I ładował tak, tak naprawdę z niemożliwych pozycji no, Pamiętamy te bramki z dystansu, gdzie ładował sobie po okienkach jak chciał I można było się spodziewać, że taka forma nie potrwa no, przez cały sezon Że to jest raczej wybryk formy niż coś stałego Tym bardziej jeśli spojrzymy sobie na poprzednie sezony w wykonaniu popularnego Migiego No i widzimy to teraz, że ta forma lekko zjechała No ale nadal gdzieś tam te liczby się pojawiają Między innymi w kreowaniu, gdzie expected assist i wykreowane szanse kreuje lepsze po restartie niż przed restartem, ale też. Tego Te braki jeśli chodzi o statystyki ofensywne, mogą wynikać na przykład z gorszej formy Newcastle. Jeśli chodzi o ofensywę, oni po restartie zdobyli tylko 4 bramki, no ale wprawdzie z 7,5 expected goals i z aż 13 setek. Także widzimy, że ten potencjał, jeśli chodzi o całą ekipę, jest do uwolnienia. Na no, skoro jesteśmy przy srokach, no to warto też powiedzieć, że yy, oni w ogóle, jeśli chodzi o ich spotkania, padło mało goli, bo w tych czterech meczach padły tylko 4 bramki i wszystkie zdobyła drużyna srok Oni po restartie nie stracili żadnej bramki, przed restartem też yy, mieli Konto, także oni mają teraz pięć czystych kąt z rzędu, także jeśli nie macie podwojonej defensywy Newcastle, to myślę, że warto to zrobić. Ja kupiłem przed tą kolejką Dana Berna i on dał 9 punktów, także jestem zadowolony, ale wracając jeszcze do Almirona, no to on i cały Newcastle ma teraz bardzo dobry kalendarz. Będą to 4 mecze przeciwko Crystal Palace, West Hamowi, Bournemouth oraz Liverpoolowi. I wyglądają one szczególnie dobrze, jeśli chodzi o formacje ofensywne Newcastle, bo Wszystkie te ekipy mieszczą się w sześciu najgorszych drużynach po restarcie Jeśli chodzi o, jeśli chodzi o klasyfikację straconych goli I te sytuacje dla Almirona czy innych ofensywnych zawodników będą Także finalnie chciałbym powiedzieć tyle w przypadku Almirona Że widzimy regres jego formy jeśli chodzi o statystyki Ale wciąż jest dobrą opcją I przy tym kalendarzu i fakcie, że po prawej stronie Newcastle idzie jednak bardzo dużo akcji w związku z tym, że ta, ta współpraca Almirona z Trippierem układa się bardzo dobrze. No to nadal jest on, jest on opcją, którą, którą możemy zatrzymać. I też warto powiedzieć te, tyle, że on teraz ma mecz z Crystal Palace, czyli ekipą, która po restarcie y, straciła najwięcej bramek. Jest druga, jeśli chodzi o Specter considered i trzecia w setkach, oczywiście, jeśli chodzi o jeśli patrzymy na pozycję od końca. Także jest spora szansa, że Migi da teraz punkty w tej kolejce. No i chyba ta cierpliwość może się opłacić. Także ja osobiście zostawię go na jeszcze jedną rundę. Ale jeśli ktoś chce go sprzedać, no to znajdziemy na pewno kilku pomocników, na których warto postawić. I pierwszą taką opcją może być Martin Odegard, który jest prawdopodobnie najlepszym zawodnikiem Premier League. Po restarcie, właśnie w tym okresie wykreował najwięcej okazji ze wszystkich pomocników i w ogóle ze wszystkich zawodników w całej lidze, bo 13. I przy okazji warto powiedzieć, że on cechuje się bardzo dużą skutecznością, bo w tych czterech meczach oddał tylko cztery strzały z polekarnego, a ogólnie trzy celne strzały, a dwa z nich to były, a dwa z tych uderzeń to były bramki. Także widzimy, że nie ma dużej liczby tych prób, a jednak są one na tyle dobre, że wpadają do siatki. Także Odegard to na pewno świetny zawodnik, i myślę, że na, na, podwójną, na podwójną rundę numer 23 na pewno prawie wszyscy będziemy go mieli. Innym opcją jest tam Rodrigo, który w tym sezonie zdobył 10 goli. Możliwe, że będzie miał podwójną kolejkę numer 22. I generalnie, jeśli chodzi o XG i no to ostatnio zjechał trochę, ale nadal jest świetną opcją, właśnie szczególnie ze względu na tą podwójną kolejkę. Po sali 4 meczach 12 uderzeń. Trzecim kandydatem będzie James Ward Prowse, któremu zostały już tylko dwie bramki do dogonienia Davida Beckham'a, jeśli chodzi o rekord rzutów wolnych w Premier League. I co warto zauważyć w przypadku Anglika. Na pewno to, że grał ostatnio wyżej, no przez to też notuje dużo lepsze liczby, bo on tak naprawdę cały sezon grał na szóstce, a teraz między innymi zagrał na dziesiątce w meczu pochorowym City, później w rundzie numer 19 z Nottingham Forest zagrał na ósemce, no i w ostatniej kolejce, czyli w rundzie numer 20 zagrał z znowu na dziesiątce przeciwko Evertonowi. On tak naprawdę w tym meczu był najwyżej ustawionym zawodnikiem świętych, jeśli chodzi o średnią pozycję i widzieliśmy to od razu w liczbach, bo on od rundy numer 1 do rundy numer 19, czyli w 19 kolejach zanotował tylko 8 kontaktów w polu karnym rywala, a w samej rundzie numer 20 odnotował 6 kontaktów w boksie, więc to, to się przekłada, ta po jego pozycja przekłada się też na zagrożenie. Był też w ostatnich czterech kolejkach trzeci, po, trzeci pod względem expected Gold wśród pomocników I przełożyło się to na punkty, bo on w te cztery kolejki zdobył 29 oczek, czyli bardzo fajnie No ale skoro mówimy o punktach, no to e, królem po restartie jest Solimarz który zdobył 19 oczek Między innymi ostatnio e, 19 to on tylko w ostatniej rundzie zdobył On łącznie w tych czterech kolejkach zdobył 44 punkty Co jest totalnie jakimś wystrzelonym wynikiem, nawet nie wiem jak to opisać no, widzimy oczywiście no, duży przerost XG względem goli, jak to, ma się, jak to ma miejsce w takich wypadkach. Miał 4 gole z XG 121 i w ogóle z 5 strzałów celnych i tylko z jednej setki, także mm, bardzo mocno przerósł liczby soli March. No i co, w ogóle cały Brighton przerasta liczby, bo oni po raz zdobyli 12 goli, a mieli tak naprawdę tylko 6 setek i, i, i expected goals około 6, także. Widzimy, że oni dwukrotnie przewyższyli liczbę goli od tej oczekiwanej. No i też to się jakoś tam przyniosło, oczywiście, na punkty. Mitomy, Mitoma po restarcie zdobył 23 oczka, dwa gole. Expected Goals 1,50 i to Expected Goals było siódme wśród pomocników. Właściwie to on był królem, jeśli chodzi o setki. Brighton pomiał aż 500 w te cztery spotkania, co jest świetnym wynikiem. Dlatego też możemy liczyć, że Japończyk w kolejnych rundach da na przykład więcej punktów niż March że ten jego potencjał jest jeszcze bardziej do uwolnienia wiemy, że odszedł Trossard, także zniknął mu tak naprawdę jedyny poważny kandydat na lewym skrzydle więc Mitoma jest w tym momencie zawodnikiem, który ma pewny skład, no to samo oczywiście Marć, także obydwie opcje z Brighton są świetne, co warto pamiętać w przypadku zawodników z Brighton, że oni mogą mieć pustą kolejkę numer 25, oni wtedy planowo mają mecz z Newcastle więc jeśli Newcastle awansuje do finału Pucharu Ligi Czyli do finału, finału Carabao Cup, no to oni wtedy będą pozostawać. Więc te dwie opcje mają minus, no ale plus mają taki, że oni, oni kosztują tylko około 5 milionów. Także te 5 opcji, które tutaj wymieniłem, to są naprawdę świetni gracze i też świetne różnice, może poza, poza Odegardem, który jednak już no, jest na tych radarach i pewnie będzie na jeszcze większych. No alta czwórka obok, czyli Rodrigo, World Prowse, March i Mitoma to są y, zawodnicy, którzy są totalnie poza radarem, którzy mają poniżej 5% posiadania Więc jeśli ktoś szuka różnic, no to może zwrócić się w ich kierunku Wiadomo jednak, że świetną opcją jest Martin Odegard I tak naprawdę chciałbym go kupić już nawet na tą kolejkę Tylko że, tak jak powiedziałem w przypadku Almirona, że Prawdopodobnie, jeśli będę robił ten transfer, to wymienię Almirona na Anno Odegarda. Tylko, że w rundzie numer 21 Almiron zagra z Crystal Palace, czyli jedną z najgorszych defensyw w Lidze po starcie. No zaś Odegard podobnie Manchester United, czyli top 3, jeśli chodzi o defensywy w tych czterech ostatnich kolejkach, więc ten ruch średnio mi się opłaca. Jednak chciałbym podkreślić tutaj, że Odegard jest bardzo dobrym opcją i, i tak czy się jak będziemy chcieli go, go kupić, czy to od rundy numer 22, czy to od rundy numer 23. I chciałbym też porównać go z innymi zawodnikami Arsenalu Żeby podkreślić, że on naprawdę Wyrósł nam jako lider Tej formacji Arsenalu Po pierwsze mamy sakę, z którym mam pewien problem Bo jeśli oglądam mecze Kanonierów To on zawsze jest groźny, ma świetny test oka Ale o dziwo to się nie przekłada Na statystyki, bo on w tych Czterech meczach po restarcie Oddał tylko pięć uderzeń, wprawdzie trzeba powiedzieć, że Aż dwa, aż dwa, dwa z tych uderzeń To były setki, więc to akurat wychodzi mu dobrze Szczególnie jeśli chodzi o Przelicz też na expected goals, bo z tych pięciu zawodników na planszy Saka ma drugie najwyższe expected goals. W teorii Anglik ma też atut w postaci prawdopodobnych, prawdopodobnych rzutów karnych, ale czy warto dopłacać do niego względem reszty? Szczerze to nie wiem, bo to jest taki system, gdzie na te środki patrzymy troszkę mniej, przez to, że nie mamy defów premium, że oni wypadli, bo formy nie ma Trent, Robertson, czy nie ma Jamesa, Cancelo też wypadł. Oczywiście, co do formy Trenta, to ona troszkę się podwyższyła. Tak samo Robertson, no, ale patrzymy na, defensy na całą defensywę Liverpoolu i chce się płakać, także no, ten temat omijamy. A wracając do Saki, no to on w tym momencie ma cztery żółte kartki, także teraz na pewno i tak się go nie, kupi nie kupimy. Ale przyrównując to wszystko do Odegarda, no to tak naprawdę wygląda on lepiej no, w prawie każdej statystyce yy, i nie widzę w ogóle powodów, żebyśmy na przykład mieli, mieli, mieli kupić Sakę zamiast Odegarda na te kolejne rundy. A co do innych zawodników, no to Martinelli ma drugie najwyższe Expected Gross Evolvement, jeśli chodzi o arsenal w tych czterech meczach, ale co ciekawe, po restarcie on więcej kreuje niż strzela, a to raczej było odwrotnie, bo ma Expected Assist 1.30, a Expected Goals 0.94, ale warto pamiętać, że przyszedł Trossard i nie wiadomo, jak to będzie działać na minuty Martinellego, Oczywiście prawdopodobnie one się zmniejszą, ale o ile. Nie wiemy, to będzie do obserwacji A Martinelli na przykład warto, warto wy wymienić, że on po restarcie oddał 10 strzałów z boksa, czyli bardzo dużo I co do Trosarda jeszcze No to on też może okroić minuty Katiacha, Który e, dochodzi do bardzo dużej liczby sytuacji Po restarcie ekspektę go 276, 13 uderzeń, 7 celnych, 4 setki, więc wygląda to bardzo fajnie no Tylko po prostu ten Trossard będzie nam teraz troszkę mieszał w głowie, wiadomość. Ten, ten transfer jeszcze nie jest potwierdzony, ale już jest here we go, także no, raczej nic tam się nie wysypie. Ketia przez to moim zdaniem wypada jako opcja, a szkoda. Na koniec przejdziemy sobie jeszcze do sądu dwóch bohaterów. Wcześniej mieliśmy osąd bohatera Miguel Almiron teraz będziemy mieli osąd bohatera Ivan Tony i w sumie on to powinien mieć ksywkę pan możliwy ban, możliwa banicja, bo tak naprawdę chcielibyśmy mieć go w składzie już od restartu, ale on jest sukcesywnie pomijany w naszych rozważaniach. No, bo tak naprawdę nie wiemy, co się z nim stanie. On może w każdej chwili zostać zawieszonym za te 256 spotkań, które obstawił gdzieś tam na Bukmaherce. Także no, te zarzuty są bardzo duże i nie wiemy, kiedy on wypadnie. Ale druga strona medalu jest taka, że ciężko pominąć takiego zawodnika, mimo nawet tych ewentualnych zagrożeń, skoro on w trzech meczach po restarcie zdobył trzy gole i asystę, a teraz zagra z Lidz, czyli. Najgorszą drużynę w lidze po restarcie, jeśli chodzi o expected goals conceded oraz setki na swoją bramkę, oni pozwolili rywalom w te cztery mecze aż na 17 setek. Drugi, był, drugi od końca w tej klasyfikacji, jest Liverpool, czyli 14 setek, ale nie mówimy to o Liverpoolu, a mówimy o Brentford. Brentford, które pokonało między innymi Liverpool w tym sezonie. Oni też urwali punkty czy City, czy Tottenhamowi. No i znalazłem ciekawą statystykę, jeśli chodzi właśnie o drużynę Tomasa Franka. Bo oni z Bournemouth, czyli w tej ostatniej kolejce, dopiero pierwszy raz w tym sezonie wygrali mecz, jeśli mieli posiadanie piłki większe niż 50%. Także z jednej strony wydaje się to lekko irracjonalne, ale z drugiej strony patrzę sobie na, sobie, sobie na ekipę Brentford, i mi się to zgadza, że oni wolą oddać piłkę i wolą, jeśli to oni są w teorii tą mniej przeważającą stroną, a jeśli spojrzymy na kalendarz właśnie ekipy Tomasa Franka, no to w kolejnych meczach jest raczej zielono niż czerwono, więc. Niekoniecznie ten dobry kalendarz może być sprzymierzeńcem Toney'a czy całego Brentford No ale wprawdzie w rundzie numer 23 mają Arsenal, a w rundzie numer 25 mają United I co warto powiedzieć o rundzie numer 25 Wtedy możliwe jest, że oni nie zagrają tego meczu, że będzie to pusta kolejka właśnie dla Brentford i Evertona Toney'a W związku z tym, że mają wtedy zaplanowany mecz z Manchester United, który jeśli awansuje do finału Caraba Carabao Cup, no to po prostu ten mecz będzie przełożony Więc to, to trzeba mieć na uwadze Podczas na liczby jeszcze Toney'a to w sumie ta plansza nie jest zbyt miarodajna, bo on tak naprawdę po raz zagrał tylko trzy spotkania, gdzie inni napastnicy mogli rozegrać tych meczów po 5. Także nie sugerowałbym się aż tak tymi pozycjami, bo one wypadają w sumie średnio. Ale jednak jakbyśmy sobie przeliczyli to na minuty, no to. Faktycznie, Tony jest świetną opcją. 20, 26 punktów w 3 mecze, 3 gole, asysta, XG 23, 2,37, 4 setki. No to wygląda po prostu niesamowicie. Także z jednej strony wydaje się świetną opcją, żeby go kupić, tylko runda numer 22 jest dopiero za dwa tygodnie i nie wiadomo, co będzie z tym procesem. Także jeśli miałbym robić ten transfer i ryzykować, to pewnie zależy za kogo. Za Marsjala bym go kupił oczywiście. Bo Manchester, Manchester United wyszedł na, na przykład teraz z Woutem Wegorstem, gdy Martial nawet nie wstał z ławki I już wcześniej mówiłem, że warto pożegnać się z Francuzem, no to tym bardziej teraz, gdy doszedł mu kontur, konkurent Myślę, że warto klikać ten transfer Ale na, na przykład za Mitrovicia ja go nie kliknę, nie, nie kliknę to na ja, a dlaczego? Bo Serb to perfekcyjny troll tego sezonu jeśli chodzi o kolejkę numer 17, gdy go nie mieliśmy, bo on miał nie zagrać przez kontuzję, to, to zdobył 15 punktów. Później wszyscy go kupili na rundę numer 18. To oczywiście nie trafił Karnego. Był też ważnym zawodnikiem rundy numer 19, gdy część z nas dała mu opaskę. No to oczywiście dostał żółtą kartkę. Wszyscy mieliśmy go w składzie i nie zagrał w, tej, w tym drugim meczu podwójnej kolejki, także znowu znowu to źle wypadło. A w rundzie numer 20 znowu nie trafił Karnego. Także e, patrzymy na statystyki Mitrowicia i on. W porę starcie rozegrał 5 meczów i aż w trzech z tych spotkań zdobył zera, a w pozostałych, w pozostałych zdobył 3 bramki. Także jak to rozumieć, to robić, a Nie wiem, ale skoro teraz część z graczy chce go sprzedać, no to pewnie on zdobędzie punkty. Także pamiętajcie, że, pamiętajcie, że Mitro to troll i ja na pewno go nie sprzedaję. Oczywiście to wszystko mówię z jakimś przemrożeniem oka, bo no nie ma to żadnego potwierdzenia jak, 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 jakimikolwiek faktami. Ale ja na przykład teraz to no ja na pewno nie kupię i zostawię trowicia. Trzeci bohater, którego będą sądzał to Mo Salah I co warto powiedzieć to na pewno to, że Liverpool jako drużyna po restarcie Są na trzecim miejscu pod względem expected goals oraz setek, mieli aż 14 setek No ale z tych 14 setek było tylko 6 goli I nie tylko Darwin je martnował, ale Salach też, bo Salach był drugi wśród pomocników w tym okresie pod względem expected goals Miał trzy setki, no a do sieci jednak padła tylko jedna bramka I mm, te punkty nie były najlepsze z jego strony po restarcie, Zdobył 18 oczek Więcej od niego zdobywali defensywni pomocnicy Jak Rodri, Douglas Lewis czy Palinia I pewnie, pewnie no, większość z nas jest, jest po prostu niezadowolona z jego usług Stąd też widzimy, że to posiada posiadanie spada no, Tylko jeśli na przykład spojrzymy sobie kogo chcielibyśmy z niego kupić No to oczywiście jest Kevin De Bruyne, który ma teraz Mets Wolverhampton tylko że on już też trochę nabroił, bo nie zagrał w drugim meczu z Tottenhamem, jeśli chodzi o podwójną rundę numer 20, więc też nie wiadomo, co się z nim stanie. No, wprawdzie raczej oczekuje się, że wejdzie w tej, w tej podstawowej 11, ale e, gdzieś tam się to pomarańczowe światełko zapaliło. Drugim typem mógłby być Bruno Fernandez, tylko on ma teraz mecz z Arsenalem. No jednak warto nadmienić, że on po restarcie wśród pomocników jest drugi pod względem strzałów i pierwszy pod względem wykreowanych okazji. Także to DGW bardzo mocno go zbudowało, ale musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to i tak czy siak jest warto, by sprzedać Salah. wiadomo, że te, ta jego cena i te jego oczekiwania bardzo mocno budują to napięcie względem egipcjanina. Tylko, że warto zauważyć, że Salah ma pewien problem w tym sezonie i jest to skuteczność, ale jest też to, że nie może tu w karnych w tym sezonie. On, on w tym sezonie nie wykonywał żadnego rzutu karnego, a jeśli porównamy sobie statystyki, te. Egipcjanin od, od rundy numer 1 do rundy numer 20, czyli w pierwsze 20 kolejek sezonu w minionych kampaniach, no to on zawsze miał minimum dwa rzuty karne, a między innymi w rozgrywkach 2020-2021 miał aż 5 rzutów karnych w te 20 kolejek. Także e, widzimy, że brakuje tego atutu. No, załóżmy, że nawet miałby Dwie bramki z rzutów karnych, no to już miałby, miałby więcej o 10 punktów, a pewnie jakieś bonusy i tak dalej, i już by to niejako wyglądało lepiej. Także. Mm, ja nie mam Salacha, także nie mam tego problemu, ale patrząc też na kandydatów, których mamy, to nie wiem, czy, go, czy bym go w tym momencie sprzedawał. Tym bardziej, że tak już na koniec, totalnie na koniec, mam taką myśl, że fajnie, że posłuchaliście sobie od tego odcinka, fajnie, że sobie posłuchaliście o opcjach, ale i tak moim zdaniem, jeśli nie macie naprawdę kolosalnych problemów, to jest to prawdopodobnie najlepszy moment w sezonie, żeby jednak poczekać z transferami. I zachować transfer, bo przed deadlineem rundy numer 22 poznamy po pierwsze, kto będzie miał pustą kolejkę numer 25. Będzie też, będziemy też po meczach czwartej rundy Pucharu Anglii, więc niejako będziemy mogli sobie oszacować, kto z par w rundzie numer 5 zagra w ćwierćfinale i przez to, kto ma większe szanse na pustą kolejkę numer 28, na którą też pewnie powoli będziemy musieli się przygotowywać. No i co najważniejsze, będzie wiadomo, czy ktoś będzie miał podwójną kolejkę numer 22, i na którym sporo szanse ma Manchester United i Leeds lub Brentford, bo którąś z, z którymś z tych ekip zmierzą, zmierzą się czerwone diabły. A teraz mamy dwa tygodnie przerwy. Deadline rundy numer 22 jest dopiero 3 marca, a na przykład United i Southampton w tym czasie rozegrają po cztery mecze, licząc ten mecz z Premier League. Bo oni rozegrają jeszcze mecz w Pucharze Anglii, i po dwa mecze w Pucharze Ligi, mogą się wydarzyć kontuzje, będzie dużo zmian w kalendarzu. Także jeśli mielibyśmy zachować transfer, to teraz z tą myślą was zostawiam, ja na pewno zachowuję ten transfer. I co? Jeśli chodzi o ten odcinek tyle, jeśli podobało wam się, jeśli cenicie sobie wiedzę, którą wam przygotowuję to dajcie łapkę w górę, możecie dać też komentarz, możecie pytać o co tylko chcecie, a ja słyszę się z wami w takim razie dopiero za dwa tygodnie, chyba że zrobimy coś specjalnego, także to tyle na dzisiaj i do usłyszenia.